I to jest to, że ty, kiedy się nawracasz do Pana Jezusa, to ty znasz Jego głos. Nie zawsze Go rozumiesz, ale znasz. I stąd, kiedy jako nowonarodzony chrześcijanin zaczynasz Go słyszeć, to odczuwasz ten pokój. Ty nie wiesz, co się dzieje, ale czujesz pokój w sercu. Ty nie wiesz, co się dzieje, ale czujesz radość w sercu. Ty nie wiesz, co się dzieje, ale te małe rzeczy sprawiają, że coś w twoim życiu się zaczyna zmieniać. I On chce, żebyś ty wzrastał i żebyś ty poznawał ten Jego język, Jego osobisty język do ciebie. Wiecie, Pan Bóg, jak do mnie mówi, nigdy nie będzie mówił tak do was. I cieszcie się, bo nie życzę tego nikomu. Ja kiedyś powiedziałem Panu Bogu, mówię, powiedz do mnie tak, jak mówiłeś do proroków. Mów tak do mnie. I się pokłóciliśmy na rok, przestał w ogóle mówić. Zamilknął. A potem powiedziałem, mów jak chcesz, bylebyś mówił. Proszę cię, tylko mów. Ja już będę honorował, szanował twój cichy szept, będę szanował twoje przeświadczenie w sercu, będę się cieszył z tego, że ty ożywiasz wersety, które czytam. Będę się cieszył, kiedy ktoś będzie do mnie mówił i ja nagle będę rozumiał, że to ty mówisz do mnie przez tego człowieka.